Porady eksperta, jak umyć okno dachowe? Dla ludzi, którzy planują zmienić przestrzeń na poddaszu, doskonałym rozwiązaniem są okna dachowe. Wprawdzie całe mnóstwo osób obawia się mycia jak i czyszczenia wymienionego produktu, jednak to zadanie nie należy do strasznych. Z początku wygląda na mało zachęcające, ale mając to na uwadze, chcemy Wam pokazać, jakie możliwości proponują producenci okien dachowych. Są osoby, które twierdzą, że okna dachowe brudzą się bardziej niż okna fasadowe? Czy rzeczywiście tak jest? Jak się okazuje, na ogół zależy to od lokalizacji budynku, rodzaju wykorzystanej w konie szyby, tudzież typu okna i nachylenia dachu. Niezależnie od tego, czy poniższego rodzaju produkt brudzi się bardziej, czy nie, żeby móc z niego komfortowo korzystać, trzeba go regularnie myć i konserwować. Mając na uwadze, że czołowi producenci robią wszystko, by usprawnić użytkownikom to zdanie, poniżej przedstawiamy sposoby na mycie okien dachowych. Jak więc myć okna Velux i Fakro? Czy są na to specjalne sposoby? Jak powinniśmy myć okno z górnym i dolnym otwieraniem? Nie ulega zastrzeżeniu, że środkową stronę okna dachowego czyści się tak samo, jak zwyczajowe okno fasadowe. Duży problem powstaje, jeśli trzeba umyć wierzchnią szybę. Fabrykanci deklarują różne rozwiązania, dzięki którym zabieg ten jest usprawniony. Jak powinno się czyścić okna Fakro, a jak Velux? Nim o tym opowiemy, chcemy uzmysłowić czytelnikowi, że czyszczenie okna to nie tylko umycie szyby, ale jednocześnie wszystkich filtrów i kołnierza. Tylko tak umyte okno będzie pełniło swoje zadania w 100%. Velux. Jak myć okna tegoż producenta? Producent okien Velux postarał się o to, by odbiorcy produktów nie mieli większych problemów z ich odpowiednim czyszczeniem oraz konserwacją. Decydując się na kupno okien tej firmy, trzeba pamiętać o myciu poszczególnych egzemplarzy. Skrzydło produktu można obracać o 180 stopni i jednocześnie zablokować, co daje możliwość przemyciu używania obu rąk. Blokada skrzydła okiennego jest umieszczona przeważnie w dolnej części ościeżnicy. Wymieniony powyżej proces doskonale obrazuje poniższy film. Gdy chcemy przystąpić do mycia szyb, powinniśmy pamiętać o użyciu miękkiej ściereczki, która nie posiada włókien mogących osadzać się na szybie. Takim dobrym rozwiązaniem może okazać się również miękka gąbka, która nie zostawi zarysowań. Pamiętajmy, że do umycia szklanych powierzchni stosuje się wodę z odrobiną detergentu, lub samą wodę, jeżeli ta nie jest stosunkowo twarda. Przy myciu okien warto pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Głównie należy unikać pocierania, przecierania szyby ostrymi elementami, takimi jak biżuteria, która mogłaby spowodować zarysowania. Pamiętajmy o tym, żeby umyć szybę, musimy ją najpierw porządnie zmoczyć. Gdy powyższy element będzie już umyty, można przystąpić do kolejnych prac porządkowych, a więc do czyszczenia filtra i kołnierza. By prawidłowo oczyścić filtr powietrza, trzeba go wymontować z okna. Następnie go umyć, używając przy tym codziennych środków czystości. Żeby wyjąć filtr, musimy pozostawić okno odwrócone o 180 stopni. Wystarczy wyjąć element z prowadnicy i umyć go lub wymienić na nowy, jeśli filtr tego wymaga lub gdy użytkownik ma takie życzenie. Trzeba pamiętać o tym, aby raz w roku czyścić kołnierze z liści i innych elementów, które mogą w nim się znajdować. By to zrobić, wystarczy otworzyć okno i usunąć zabrudzenia. Fakro, czy to okno czyści się inaczej od Velux? Fakro również proponuje możliwości obrócenia skrzydła o 180 stopni i zablokowania go. Jest to zasługa specjalnej blokady. To powoduje, że dzięki temu bez problemu można myć okna obrotowe jak i uchylno-obrotowe. Jednak całkowicie inaczej sytuacja wygląda przy oknach o podwyższonej osi obrotu. Tu skrzydło okna blokowane jest przez specjalną zasuwkę przy kącie 160 stopni. Jak możemy zauważyć powyżej, nieważne jaki rodzaj okna dachowego wybierze odbiorca, nie powinno to mieć wpływu na jego regularne czyszczenie. Jeżeli jednak dodatkowo wybierze produkt, którego szyba zewnętrzna została wzbogacona o specjalną powłokę utrudniającą pojawienie się zabrudzenia, to mycie nie będzie już musiało odbywać się zbyt często.
Dziękuję za uwagę i zapraszam do sklepu renova24.pl. Buduj i remontuj razem z nami.